Może król Kol chciałby pograć w Utrzymaj balon w powietrzu? Łehej! Jestem! I wiem wszystko o ryżu basmati! Rośnie na wodnych polach ryżowych. Ho, ho! Nie wiedziałem! Ben, co robisz z tym balonem? Pomyślałem, że moglibyśmy nauczyć króla grać w Utrzymaj balon w powietrzu. To moja ulubiona gra. I kiedy w nią gram... Zapomniałem go związać. Ben, lepiej zacznijmy gotować. Masz rację, mały. Zaczynamy. Już gotować najwyższy czas. My pokażemy, obserwuj nas. Tyle różnych potraw i tyle ciast. W kuchni można śmiać się, gdy wyjdzie coś nie tak. Tyle okazji, by każdy z was tu jedzenie fantazją przyprawić mógł. To jest duży, a to mały jest. Razem do pracy zbierają już się. Kiedy twój brzuch z głodu burczy już, to wtedy dobrze jest małe co nieco z nami tu zjeść. Czy umyłeś dobrze blat? Tak. Ręce czyste też? Tak. Więc wszystko gotowe jest. Pamiętacie składniki chrupiącej marchewki? Na pewno. A więc cebula? Jedna posiekana. Marchewka? Jedna średnia posiekana. Seler? Jeden pęd posiekany. Listki przydadzą się do dekoracji. Woda? Litr. Kostka rosołowa? Jedna. Oliwa? Dwie łyżki. I ryż! Paczka. My użyjemy ryżu basmati. Hurra! Zaczynajmy! Podgrzałem jedną łyżkę stołową oliwy na patelni. A to zadanie dla osoby dorosłej, bo to jest kuchenkowe zadanie i wiecie, że kuchenka jest gorąca. Och, och, och! Kiedy oliwa będzie gorąca, dodajcie cebulę i smażcie, aż zrobi się miękka. Znowu zapach smażonej cebulki. Hurra! Ciągle zastanawiam się nad odpowiednią grą na przyjęcie króla Kola. Ja też. O, już wiem! Wiem! Muzykalne krzesła. Kiedy muzyka gra, trzeba tańczyć wokół krzeseł, a kiedy muzyka milknie, siada się na najbliższym krześle. Jeśli komuś się to nie uda, wypada z gry. Ale królowie nie siadają na zwykłych krzesłach. Siedzą na tronach. O, nie pomyślałem o tym. Wymyślanie gry na przyjęcie króla jest trudniejsze niż myślałem. Zrobiłem litr bulionu warzywnego z kostki rosołowej, wrzuconej do gotującej się wody. Teraz przemieszam go ostatni raz, żeby pozbyć się grudek. Proszę bardzo. Nasza cebula jest już miękka, więc zaleję ją bulionem. O tak. I teraz dodam ryż. Teraz muszę doprowadzić to do wrzenia. Gotujemy przez 20 minut i mieszamy cały czas, aż ryż wchłonie całą wodę z bulionu. Już się ugotowało, więc zdejmę spalnika. Położę tutaj. A wy poproście dorosłego, żeby wlał resztę oliwy na drugą patelnię i podgrzał ją. Potem dodamy posiekany seler i marchewkę. Nie dodawaj naci selera, przyda nam się później. Już syczą. Lubię słowa syczą, bo brzmi jak syczenie węża. Syczą. Rzeczywiście, racja. Nigdy tego nie zauważyłem. Syczą. Niech seler i marchewka syczą, aż zrobią się miękkie.
Ładnie wyglądają. I ładnie pachną. O tak, pachną pysznie, mały. Tak, teraz pora na wymieszanie marchewkowej mieszanki z ryżem. Więc wsypię ją tutaj. Proszę bardzo. I teraz całość podgrzeję. Pamiętajcie, żeby dobrze zamieszać. Ben, wciąż nie wymyśliliśmy gry. Myślisz, że nie zostaniemy wpuszczeni na przyjęcie? Może jednak coś szybko wymyślimy, mały. Kombinuj dalej, a ja skończę chrupiącą marchewkę. Dobrze. Już się ugotowało, więc nasza chrupiąca marchewka jest prawie gotowa. Jeszcze tylko musimy przełożyć masę na talerz i ułożyć w kształcie marchewki. Wygląda całkiem marchewkowo, Ben, ale wyglądałaby lepiej, gdybyś dołożył nać selera. O tak, proszę bardzo. Tutaj i tutaj. Ho, ho, świetnie, teraz wygląda jak marchewka. Wygląda przepysznie. Podajmy ją oślicy Dafne, póki wciąż jest gorąca. O, mały, miałeś wymyślić jakąś grę na przyjęcie. Chyba o tym nie zapomniałeś, co? Oj. Dobrze, chrupiąca marchewka nadchodzi. Już, gotowe. No to teraz już wolny czas? O nie, jeszcze sprzątanie czeka nas. Hurra! Wycieraj, myj, niech już kuchnia czystością lśni. Jestem Ben, a mały ja, a nasza kuchnia czysta jak łza. Te okruchy szybko zmieć, naczynia już do szafki nieś, produkty włóż na miejsce też, kiedyś z nich skorzysta się. Coś tu brzydki zapach ma, więc patelnie myj raz, dwa, czysto jest. Cieszmy się, to w porządku, w koniec jest. Tu i tu, góra, dół, i będzie czysto dookoła już. Cóż, przebraliśmy się już na przyjęcie, ale nie wymyśliliśmy żadnej gry. Nie martw się, Ben, jeszcze coś wymyślimy. O, spójrz, talerz wrócił. O, tak. I wygląda na to, że marchewka smakowała Dafne. Zobacz, zostawiła liścik. Co napisała, co napisała? Uhu. Przekonajmy się. Napisała: drogi kucharzu duży i kucharzu mały, chrupiąca marchewka była przepyszna. Uhu. Słyszałam, że nie możecie wymyślić gry na przyjęcie starego króla Kola. W ramach wdzięczności poddam wam pewien pomysł. Przypnij ogonek osiołkowi. Miłej zabawy, oślica Dafne. Mały, spójrz! To fantastyczny pomysł! Hurra! Przypnij ogonek osiołkowi! Genialne! To co, mały? Wypróbujemy ją? Założę przepaskę na oczy. Dobrze, już pamiętam tę grę. Najpierw musisz się zakręcić. Dobrze. Kręcę się, mały. Teraz kręcę się. I przypnij ogonek osiołkowi. O, udało się! Udało się, mały. O, gdzie jest ogonek? Przecież przypiąłem go osiołkowi. Przypiąłeś go mnie? I-a, i-a. Teraz mam cylinder i ogon. Muszę to jeszcze poćwiczyć. Szybko, Ben. Chodźmy do pałacu na przyjęcie. Hej, do zobaczenia. Do zobaczenia. Wersja polska Studio Sonika.